Siema, siema, testy patcha 9.23 presezonu dalej, teraz będzie support, bo też dostali zmiany. Ciekawe, co oni proponują na tym? Proponują to, co stare się na Threshu składało, ja to też zawsze na Threshu grałem. Wszyscy grali coina na Threshu, a ja jedyny wychodziłem naprzeciw i grałem to, co dobijało miniony. No spoko, to też daje AD, a to daje najwięcej healtha, bo są teraz trzy support przedmioty. Jest jeden taki, który daje AP, daje healtha trochę, jest taki, co daje healtha i właśnie zdobijanie tych minionów i troszkę AD. Jest taki, co... Ej, to dużo tego jest, co jest ten, co daje AD? Ten daje AP i healtha. Dobra. A który dawał dużo AD? Ten dawał najwięcej AD. No i widziałem właśnie, że AD Carry gra i na supporcie z tym przedmiotem. Tylko pamiętajcie, że jest skara, jeśli za dużo sami będziecie dobijać. No zagrałem sobie pod to, no zobaczymy, no, jak tak proponują. Czekajcie, bo za godzinę przedmioty kupuję. Jak kobieta w sklepie. Zdarza się. I item się sam teraz upgrade'uje, nie trzeba w ogóle go ulepszać. On już zostawiacie go po prostu i wykonujecie cel ten co musicie zrobić. Ja muszę to zdobijać ziomkowi, nie? A widzę, że go trzeba szybko kupić, bo się nie ładuje ze stakami pełnymi. Widzicie, ładuje się. Ej, dziwne trochę. Muszę się po prostu były dwie kulki. Ile teraz mam tych kuleczek? Na co gramy? Na scenę. I MF-kę. A utrężują nas cholernie trochę i obrażenia no niszczą. Chodź sobie Twitchuk, spróbujemy coś tu zrobić. A bejtujemy, dobra, bejtujemy. Już tak chyba mnie widzieli. Na normalku sobie gramy. I zmienili ten threshold dobijania. Bo wcześniej na mele postaciach dobijaliście jak miał bok 40% HP minion? Ale na rangerach to nie działało, ale na rangerze teraz chyba mają 30% czegoś, tak, tak, dokładnie. A mele mają 50%, więc 30% to jest bardzo akceptowalne, więc na trzyku już... Jak chcecie iść w tanka build oczywiście, to możecie to składać. A Senna jest po prostu główną postacią, jeśli mam być szczerze dla was. Pograłem nią jedną grę, ja byłem całe życie przekonany, że te Q to jest skillshot. A to jest jak Q Luciana i to jest po prostu tragiczne przecież. To jest zero umiejętności jakikolwiek. Czy on ma drugi poziom, a ta MF-ka, co się stało na... Czemu ona ma drugi poziom? Nie zauwa- Nigdy bym nie wiem, gdyby zobaczył, że mam drugi poziom. Zdziwiło mnie to trochę. O, mamy hookensy teraz. To ja mówię, no czemu oni nie zrobili tego Q z killshotem? Tylko po prostu klikasz sobie, składasz Atenę i leczysz 5 ludzi na Q klikając kogoś. Super. Ale postać ciężka, kapa. Ja się o katapultę bardzo. No wiesz, mamy lane spuszowany. Yasuo, no niestety. No nie dobiłbyś go, ziomusiu. Jakby nie wiem, czy nie zauważyłeś, bo te miniony dobiły. Dawaj, bijemy się z nią, przecież sama jest. Nie wiem, latarnia po co wziąć. Nie będę mieć ręcza na fly, albo będę mieć, bo zaatakuję. Każdy latarni nie wziął, by to ładniej wyglądało. Ja muszę dobijać miniony, żeby po prostu dostawać, nie? No to chyba wolniej robię ten quest w takim razie. Nie, muszę to poczytać i muszę potestować, wiecie, i pooglądać. Bo na przykład to mi się wydaje, że to po prostu... jeden się opiera na dobijaniu minionów, a drugi się opiera na atakowaniu przeciwnika, pułkowaniu go ze speli albo wieży. I to jest Yasuo dżungle? Tak, to jest Yasuo dżungle. Ale fajnie, bo teraz nie muszę nic kupować takiego ciężkostrawnego, że tak powiem. Dla Twitcha chcę to raczej. Na linii to mi się tak średnio przydaje, ale niech już będzie. Nie będę narzekać. Buta mam z drzewka. Aftershock dostał nerfa, jest dużo gorszy teraz na postaciach, które nie idą w tanka, ale są lepsze na postaciach, które idą w tanka, ale Widli też dostał nerfa, bo on... Bo lepsze ma skalowanie z waszymi resistami i armorem, ale te bazowe resisty mniejsze są dużo mniejsze. Właśnie nie wiem, czy jest sens dalej go grania, jak mi się wydaje, że Guardian teraz jest lepszy. Na takiego thresha. Mogę się mylić. Ale fakt, że potem w lejcie, jak macie tego aftershocka włączonego i macie już tam po 100 plus resistów i armora, to jest kozak. To jesteście jeszcze w ogóle nieśmiertelni. Plus Conqueror dostał nerfa, więc tanki też się cieszą. Miniony cię biją, Twitchku.
Miej po ryju mi strzela. A scenę wam też nagram, no nie martwcie się, nagram, obiecuję. Obiecałem, że nagram, to nagram. Zaraz za dużo minionów teraz jest tutaj, więc ja bym czekał. Chciałem sobie domówić do siebie ta scena i ten też na przykład wracaj do latarni, kobieto. A nic nie mówię. Ej, wyciągnąłem w ogóle z tej alkowy. Flashuję po nią. O kurde. Ale porojobieni. Tylko właśnie jest jakaś kara, ale nie pisz nigdzie o tej karze tutaj. Że jak za dużo dobijecie minionów, to spowalnia wam to robienie tego support przedmiotu, ulepszanie go. I w sumie tym bardziej nie powinien brać ręcz minionów. Znaczy w sumie nie, bo to się liczy gold sam po prostu za zdany przedmiot. Bo jak gracie tym innym przedmiotem, to dostajecie 15 cały czas. Jak uderzycie bohatera albo wieży. A jak przecież jak dobiję katapultę, to ja mogę 90 dostać golda nawet. Po prostu nie możecie dobijać tych ręcz minionów. Tylko melasy i katapulty. Będzie dobrze. Może mogę to porównać po prostu do Seny, ile ona ma. Ona ma więcej ode mnie, no. Bo trochę melasów teraz podobiłem. Nie masz tyle więcej. No jest mocna ta Sena, no. Będzie mocna. Ludzie będą mną grali, bo jest inna na supporcie dobra i na AD carry. W ogóle nie naprawili tego, bo ona na Atenie, jak składa Atenę, to ona chyba ku wszystkich leczy. A Atena zawsze mi się wydawało, że single target z przedmiotem. Dobra, katapulta sobie dobije. Fajnie, jak to starym trashem było tragedia dobijanie tych minionów. A nie mogę mu teraz pomagać, bo ukradnę mu to wszystko. Zakręcił minion. No ona też te dusze wysysa, nie? Tylko no tak trochę więcej jej dają te duszy. A nie miałem ręża. No ona trochę zgriduje też ta scena. Tego flesza musiałem jakoś użyć, że słyszał i do przodu i latarnię mu rzucić. Dobra, to zwykłego. Mi daj Pinkersa. Musiał te dusze smoka w końcu pokazać. Mamy jednego. Czyli nie będzie górskiej mapy. Ja bym tą powietrzną chciał zobaczyć, bo nie widziałem jeszcze tej powietrznej mapy. Ale jest szansa chyba na powietrznego smoka. Czyli jeśli pierwszy był powietrzny, to już trzeci nie może być. W sumie zobaczymy, bo nie wiem jak to działa. Wiem, że te dwa pierwsze są różne. I drugi nie może być ten taki sam jak trzeci, czy jakoś tak. Też oka. O kurde, co mnie tak spizgało? Przecież miałem full HP miałem i tak do zera spadłem. Jeden tower hit zebrałem tylko. Lol, jak to trafiło. No ładnie teraz zagrała Sena. Nie, ja sforsowałem kupę, ale co mi się z HP stało? Pękło mi HP całe. Terki nie zagrałem jak Borok. Super squishy team. Z Vayne na topie. Od Hail of Blades. Nowy Conqueror też go muszę nagrać na jakiejś postaci. Niby Yasuo jest fajny, ale Yasuo dalej z Hail of Blades mi się wydaje broken. Nie wiem czym ludzie nie grają. Na linii jest po prostu podchodzisz. Więc nie wiem, czy tego Conquerora potrzebuję w ogóle. Dawaj Plate'a solo. Podpójdź po plate'a.
Będę mieć wardy chyba teraz. No. Znaczy, tak jak mówiłem, katapulty dobijać i będzie cacy. Nic nie ma, nic tu nie widać. A, za szybko jak Borok to rzucił. Nie wiem czemu tak szybko. Jest Yasuo blisko. No dobij ją, Twiczek. O Jezu, szczelaninę. Halo, policja. No słabo to zagrałem. Znaczy, no po prostu był taki cel, żeby jak najszybciej Yasuo zerkował, ale mogę to inaczej zagrać kompletnie. Ona w sumie też znika i potem pewnie Yasuo nie może namierzyć, więc to też trzeba uważać, bo ona wchodzi w tą ghost formę swoją. Albo w ogóle trzeba stakować, chociaż czołga Diana, więc tak nie do końca. Powinna wciągać ta latarnia i obrażenia zadawać. Spink? Pomóż mi tu go zniszczyć. Masz slowak? On co tam, bo nie ma pieniędzy dużo, może mieć botka całego już. Więc cofanko. Diana Dianę zabija. Walka z własną jaźnią. A to jest chyba ten mem teraz się robi, że nasza Diana i Diana. Ja mam tabliczki składam. Mają cały team taki AD praktycznie. Chodź, jesteś podłączony już. Bo mocny jest ten przedmiot, ten Zeke. Mógł dodać jakiś nowy support przedmiot, bo tak to... No nie wiem. Jest po prostu meta Zeke. Chyba, że grać jakimś supportem, który nie może go użyć za bardzo. Podejrzeć, że basiki wtedy te podpalają tego atakującego, to wy jeszcze slowa dajecie w tej... W tym sztormie takim całym. O ty. Kradzież. Dobra, ma to. Kurde, znowu te jarzonki się pojawią, jakieś i owoce lasu. Wysrało znowu tego. Nie no, najmniej mi się podoba ten smog, nie wiem czemu, ale jest jakiś taki... Ale też za dużo razy go widziałem już. No to nic specjalnego nie jest, no krzaki się połączyły, jest więcej tych honeyfruitów. W sumie piekielnik też mało zmieniają, piekielnik tylko red buffa poszerza. No to jest Stompik się niestety zrobił. No nasza Diana i Diana się zrobił. Mem taki. Ten krzak jest fajny w sumie, ten mi się krzak podoba. Jest taki połączony, duży. Spinkarz tu jest. Oh, you play Diana Tank. Jak to jest Diana Tank? Bo sobie merce złożył. Po prostu nie, po prostu buty ulepszone są mocne na początku rozgrywki. I ogólnie na początku rozgrywki tankowne przedmioty moim zdaniem przebijają AD przedmioty. Znaczy zależy w sumie też, ale no. Jeśli ty składasz, jedna osoba składa Blasting Wanda, a ty składasz Merce, to ty wygrywasz moim zdaniem raczej. Bo dużo mniej ci tamten zadaje. A także potem możesz odpaść w późniejszym etapie rozgrywki. Co wjechał? Co się pokręcił chłop? No i się chyba nie wiedział, w kogo stuntować, biedny Ramusik. No, ciężko mi będzie coś zrobić. Yasuo może ich zniszczyć, to wszystko może zablokować. A, to jest pink, dobra, nie wiedziałem. No, kolory tych krzaczków trochę też mnie tiltują, że to jakieś kwiatki tam rosną. To się będzie pouczyć, gdzie stawiać te przedmioty. Te wardy. O co, chłop wjechał w mojego tego. Polecam chwycić latarnię.
Powinienem uciec, tylko muszę dołem uciekać. Nie, jednak nie ucieknę. Fajnie, że zostawił ten Yasuo. Dobra, może gra będzie dłuższa dzięki temu, ale no nie wiem czemu na tej latarni nie klikła. Znaczy czoga ta nie stała, ale wcześniej mogła kliknąć spokojnie. Mam już ulepszony na maksa? Nie, 1000 golda muszę zebrać. Dodaj ten gold też po 10 sekund, to się też liczy do tego, ale... Jestem przed czogat i wyjaśnił. Tak, tanka nie mamy też naprawdę. No to nie jest tak super wygrane, jeśli mamy z wami szczery. Brak tanka może nas zaboleć. Ja nie wystoję. Co szczela w tego Ramusa się zabija na nim. Pig mi staje jakiś? Dobra, daj go na tym. Niech tu stanie mój ward. Znowu się ta gumka w myszce odkleja, muszę ją przykleić znowu. Już to jest wkurzające trochę. Vayne Mechanics, oh my god. Jeszcze będą hejtować na normalnych ludzi. Może ta dusza smoka wleci w tej grze, zobaczymy. To jest mój ward, nie? Tak zniknie zaraz, no. Katapultę muszę wziąć, jak najszybciej mieć te wardy więcej. Duszki. O, na całego tego. Nice woła. Tylko by się komu to dać, no chyba Twitch jest najlepszy mimo wszystko dalej. Ja wiem, je zostawcie. Może się strzelać tu dalej, no. Spaliła się. To muszę resisty teraz złożyć jakieś. To mało HP będę mieć. Co daje resisty i HP? No jest ten, jest... O, Yasuo Mechanics. What? Fajną animację ma, się wciąga w jakieś szczeliny pistoletem swoim. Co ja kupiłem za zło? Co daje... Znaczy z tych takich pozatankownymi przedmiotami. No smok jest bardzo ważny, idę. No wizję mamy. Tu jest taka MF-ka chodzi na przykład. Nie wiem, że on teraz ward nie łapie tutaj, czy co się tutaj stało? O, przerwałem multi MFC. Co se Joshua zrobił tutaj? Nie poddawajcie się, bo chcę duszę smoka wam pokazać. To jeszcze ten i za 5 minut kolejny. Nie wiem, czy ping tu łapie w takim razie, jak tu jest krzak. Znaczy to chyba nie ma żadnego znaczenia na pinkach, ale nie wiadomo w sumie. W Aronie jest jakiś krzak? Po tych zmianach? Nie, nie ma. A taki trollolo krzak tutaj jest, nie? Ej, ja czuję, że będzie strasznie dużo śmiesznych sytuacji po tych zmianach teraz.
Dajcie te zebrać mi tutaj. Ktoś tutaj do mnie, niech podejdzie. Ja chcę, żeby ktoś tutaj mi assisting bał, bo ja chcę komuś dać te hajsy. No do... Oś tutaj tu być do mnie. Nie rób tego barona, po cholerę go zaczynasz. Jeszcze na wizji. Ale złapany. Zwoła nie mam na Twitchu, zaraz go podłączę. Na Dianie chyba mam. W sumie na tym treszu nie muszę chyba tego tankownego sepa w sumie to składać, no bo to jest... Znaczy to jest fajne, jak wiecie, jak ktoś ogarnie, że no pozwoli wam to zbić zaraz, albo wy się też dobrze ustawicie. Baron bije tą weń dalej, lul. Nie wiem, czy my to wygramy, za to przyjdzie więcej ziomków. To mogę potankować ich trochę, ale to wszystko. I ten ping nie łapie całego Baron Pita też. Dobra, uciekamy. No nie zrobimy go już, on tak tą pasywkę nastakował tej Dianie, że ona nic nie biła. Zróbmy się w nieśmiertelnego chłopa. A czy miałem dojść na aftershocku do asysistów i armora? Przypatrzcie się. Jestem ciekawy. Plus 100 prawa ponad dostaje, jak sprokuje aftershocka. No, szkoda, że ta różnica w midzie jest taka cholerna w tej gierce. Tak to byłoby close bardziej. A i tego nie skończyłem. Mój chłop mnie nie myśli w ogóle. Weź latarnię, to jest coraz lepsze. No jeju. W końcu pieniądze komuś rozdam. Je zupgrade'ałem strasznie późno, 23 minuta. A teraz ma więcej z tych, nie? Pink tam jest w sumie to jest dobre miejsce na pinka. I chcemy tej Senny zabić? No i tak nie żyje. No aftershoczek. Teraz można zrobić już. Jak ktoś chce blue. Poddali się, szkoda. No kurde, nie zobaczę gdzie tej duszy smoka, bo się ludzie poddają. No nie, to zobaczmy, to się niby zmieniło, ale tego się super ciekawe to nie jest. AD, AD, AD Carry, inni na supportie będą ciekawi, to jeszcze wam nagram. Trzymajcie się, cześć.